Cześć! Witam Was serdecznie i tym razem mam dla Was kolejny odcinek serii News. W tym materiale pogadamy sobie o serwerze testowym, standardowo o Szwedach oraz oczywiście o sklepie premium, ponieważ do sprzedaży trafił dziś amerykański Sen T26E5 Patriot. Pojawiły się już standardowo trzy zestawy, najprostszy, pośredni oraz ten najbogatszy, ale też za jaką cenę 100 euro? Natomiast ten, który najbardziej nas raczej interesuje, kosztuje niecałe 36 euro, czyli 160 zł. Otrzymujemy w nim wiadomo sam pojazd oraz miejsce w garażu. Oferta trwa jeszcze przez 12 dni. Także jest czas, nie ma pośpiechu. I jak wiecie, miałem okazję już testować ten pojazd i jak najbardziej go polecam. Uważam, że w tej cenie jest to na pewno dobry pojazd, ponieważ otrzymujemy dobrą mobilność, bardzo dobry pancerz i świetny dział. Także trzy najistotniejsze kwestie są tutaj na miejscu. To co również mnie cieszy, to to, że e, dla porównania taki Libertek, który według mnie jest minimalnie lepszy, kosztuje w tym momencie 188 zł czyli 28 zł więcej. Ten pojazd jest bardzo podobny, kosztuje 28 zł mniej, e, a jest po prostu inny. Tutaj ma atut w postaci lepszej mobilności, tam troszeczkę gorszy pancerz, a więc jest to bardzo porównywalne ogółem. No, oba pojazdy są jak najbardziej e, świetne, e, no ale wiadomo w tej cenie jednak, no Patriot e, chyba będzie wygrywał, bo no, jest wyraźnie tańszy i bardzo podobny, także to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Jeśli nie macie jeszcze żadnego zarabiacza, a szukacie jakiegoś, to w tym momencie polecam właśnie Wam ten pojazd, albo liberty, jeśli zależy Wam naprawdę na najlepszym możliwym pancerzu chyba wśród ósemek. Także tyle na ten temat i teraz lecimy dalej z serwerem testowym. Pojawiła się informacja jakiś czas temu, że serwer testowy będzie dnia 17 listopada. Ale zostało to przesunięte. Wczoraj wieczorem nie było serwera testowego, będzie natomiast dziś. E, niestety e, też była informacja, że będzie po południu, ale niestety chyba skończy się na tym, że będzie to wieczór, ponieważ Wargaming ma pewne problemy z serwerem testowym z działaniem tego, a wczoraj było już zbyt późno, aby naprawiać te błędy, aby to po prostu fiksować, więc. Najpewniej dziś pojawi się serwer testowy, co na przykład mnie bardzo cieszy, bo no bardzo, bardzo czekam na szwedzkie maszynki. Wczoraj powiedziałem pewną rzecz, która już nie jest prawdą. Będzie gałąź mieszana w patchu najbliższym, w patchu 9.17. Mimo, że jej miało nie być, ponieważ były z nią problemy, tak jednak udało się je rozwiązać, i tym samym w patchu 9.17 będzie mieli dwie linie szwedzkie niszczycieli oraz gałąź mieszaną czołgów lekkich, średnich oraz ciężkich. Także zarobista sprawa, trzeba przyszykować dobre półtorej miliona wolnego doświadczenia, jeśli chcemy odkryć je wszystkie. Także nie mało. Ale postaram się to wyzwanie jak najbardziej ukończyć i przygotować EXPA. <laughs> Także jeśli ktoś jeszcze nie widział Newsa na stronie WOT, to zachęcam do obejrzenia i przechodzimy dalej, a dokładnie do <laughs> informacji z yy, super testu, gdzie wyciekły właśnie zdjęcia yy, parametrów szwedzkiego niszczyciela czołgów 9 i 10 poziomu, czyli STRV 103 0. Od niego zaczniemy. Przypominam. Działo 105, 390 uszkodzeń, penetrację w okolicach 280. Jeśli chodzi o czas przedawania, działa to będzie to niecałe 10 sekund, z modułami pewnie jeszcze szybciej. Ograniczenie uniesienia minus, minus 11 stopni, opuszczanie działa minus 11 stopni. Jeśli chodzi o czas przedawania, mamy niecałe 3 sekundy. Celność taka sobie, bo. 0,39 wiadomo, że to jeszcze poprawimy, ale i tak jest to wynik taki sobie. Średnie uszkodzenie na minutę, niecałe 2400 dpm, wytrzymałość 1450 hp, to jest mało na 9 poziomie. Poza tym pancerz Koduba 40 mm z przodu, 30 z boku, 30 z tyłu, mocne tonę, lekko ponad 16 koni. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, będzie to 50. Kilometrów na godzinę, prędkość cofania 45 km na godzinę, prędkość obrotu 42 stopnie, ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to czas przejścia w tryb ostrzału i w tryb jazdy czyli to jest właśnie to, o czym tak dużo się mówiło hydrauliczne zawieszenie który będzie tutaj kluczowy na tych pojazdach i będzie no, także podstawą do e, faktycznego zastosowania tego pojazdu w bitwie, tak aby naprawdę miało to ręce i nogi, ten czas przejścia w ten tryb ostrzały i jazdy to na dziewiąte 2,5 sekundy czyli no, niedługo, tak jednak trzeba będzie tyle poczekać, aby e, to zawieszenie dobrze wykorzystać. Poza tym widzimy jeszcze maskowanie, które będzie również na bardzo wysokim poziomie. W końcu to będzie dobry pojazd do ukrywania, tak? Na koniec jeszcze zasięg widzenia 360 metrów. I teraz parametry dziesiątki. Tutaj no nie zmienia się wiele, jeśli chodzi o parametry uszkodzeń i penetracji. Mamy takie same parametry, natomiast lepiej jest z czasem przodowania działa niecałe 9 sekund. Dalej mamy. Na przykład czas celowania y, także 3 sekundy, ale rozrzut na 100 metrów to w tym przypadku już 0,29, to jest więc no kolosalna różnica. I to oznacza, że ten pojazd na pewno będzie już dużo, dużo celniejszy. Także średnie uszkodzenia na minutę wzrastają do ponad 2600 dPM. -u. Niestety dalej, słabo będzie tutaj z wytrzymałością tylko 1700. Oznacza to również, że będziemy mieli pojazd z najmniejszą liczbą HP na tym poziomie. Jeśli chodzi o pancerz, identyko, ale lepiej jest z mocą na tonę. Już teraz 18 koni i także jest różnica w prędkości obrotu na niekorzyść i w czasie przejścia w tryb jazdy. Tutaj były 2,5 sekundy, tutaj 2 sekundy. Poza tym reszta parametrów już identyczna. Na koniec zostawiono jeszcze parę tych starszych fotek z przecieków. No trzeba powiedzieć jedno, naprawdę no będzie to coś nowego w grze World of Tanks i nie mogę się doczekać kiedy w końcu to przetestuję. Oby dziś, oby dziś, bo zawsze mogą być jakieś problemy, ale jeśli serwer ruszy, to na pewno dam wam informacje na Facebooku albo w filmie, tak aby każdy miał link do pobrania serwera testowego. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie, że w końcu coś się w tym temacie ruszyło. I tyle, tyle. Przypominam, że sampacz powinien pojawić się na naszym serwerze w okolicach Gwiazdki. Także jeszcze trochę wargaming czasu ma na przetestowanie tych nowych pojazdów. A jak już będą one zbalansowane, to no to wiadomo, sampacz pojawi się u nas. I co, tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, co myślicie o Szwedach, szczególnie o tej dziewiątej dziesiątej, także o Patriocie. I czy będziecie dzisiaj testować nowe maszynki? Jeśli tak, to widzimy się na serwerze testowym. Do usłyszenia, Cześć!